Cześć wszystkim. Co prawda mam dla Was kilka zaległych testów, ale dzięki uprzejmości MB Motors z Piaseczna najbliższych kilka dni mam okazję spędzić z jednym z moich ulubionych samochodów, czyli Mercedesem klasy A. Jeśli jesteście zainteresowani, co mam do powiedzenia na jego temat, serdecznie zapraszam. Dzisiejszego filmu nie traktujcie jako testu, to będą takie bardziej pierwsze wrażenia. Miałem okazję pojeździć A-klasą, dokładnie tym egzemplarzem, jakiś czas temu, też przez kilka dni. Teraz dostałem go jeszcze na dłużej, także obraz będę miał jeszcze bardziej pełny. Postaram się Wam o nim jak najwięcej opowiedzieć. To jest wersja plug-in, czyli kolejny elektryk na moim kanale, no może półelektryk. Jest tego ostatnio bardzo dużo. I jeśli oglądacie mój kanał, wiecie, że ja elektrykami wcześniej nie jeździłem. Teraz jak nimi pojeździłem, to spodobały mi się bardzo, bardzo, bardzo. Ten samochód na samej baterii pokona jakieś 60 km w mieście, co jest takim zasięgiem, myślę, jak na pluginy standardowym. Ja nadal oczywiście uważam, że jeśli nie macie garażu, czy w firmie, czy gdzieś nie możecie się ładować, to jeżdżenie na ładowarki płatne nie jest może najlepszym rozwiązaniem. Inaczej, kupowanie takiego samochodu nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo nie będzie się to za bardzo ani kalkulować i też czas poświęcony na ładowanie no będzie trochę stracony, ale jak macie dom, to już jest zupełnie inna sytuacja, czy tak jak możecie się w firmie podładować, to już wtedy to jest bardzo fajne rozwiązanie. Chyba na dzień dzisiejszy najlepsze. Co do samej A-klasy, ja pełen test zrobię w kolejnym filmie. Tutaj chcę na początek Wam pokazać ten samochód. I raczej na moim kanale nie ma takich filmów, żebym nie jechał, tylko stał w miejscu i opowiadał. Ale ponieważ tutaj jest o czym, jeśli też nie znacie systemu Mercedesa MBUX, to pokażę Wam za chwilę, co to auto potrafi, jak to działa, bo naprawdę jest co pokazywać. Także chodźmy do środka. Tu też trochę dziwna pierwsza rzecz, bo drzwi nie zawsze zamykają się tak, jak powinny. Działa to dosyć topornie, ale to pierdoła. I teraz tak, zobaczcie, uruchamiamy sobie samochód. Jeśli nie widzieliście zegarów w nowych Mercedesach, jeśli nie jesteście do czegoś takiego przyzwyczajeni, no to początek może być lekko szokujący. I też troszkę tak traktujcie ten film. Bardziej będzie on dla osób, które po prostu Mercedesami nie jeździły i chciałyby zobaczyć, jak to auto się obsługuje, jak to wszystko działa. Tak się postaram dzisiaj zrobić, także jeśli nie znacie, to poznajcie. Pierwsza rzecz, skrzynia biegów. Jeśli wsiądziecie w nowego Mercedesa, nie szukajcie drążka tutaj pomiędzy, bo tu po prostu go nie ma. Biegi zmieniamy przy kierownicy, czyli dokładnie tą dźwigienką. Do dołu mamy drive, do góry mamy wsteczny, także jest to bardzo proste, ale na pewno wymaga pewnego przyzwyczajenia. No ale zobaczcie, pierwszy bajer, którym możecie się bawić w Mercedesie i on naprawdę działa i to działa bardzo dobrze. Przykładowo, hej Mercedes. Tak, proszę. Jaka będzie jutro pogoda w Pacanowie? Jutro będzie deszczowo w Pacanowie z temperaturą wynoszącą między 10 a 24 stopnie. Fajnie? Ja uważam, że fajnie. Tym bardziej, że tutaj część rzeczy to oczywiście gadżety, pobawicie się nimi raz, drugi i potem przestaniecie. No ale już zobaczcie kolejną rzecz. Ja często zmieniam samochody, w zasadzie co tydzień mam inny. Wsiadam w samochód i zawsze szukam nawigacji, jak to się wszystko ustawia. To zobaczcie, jak tutaj to działa. Hej Mercedes! Tak, proszę. Prowadź do Gdańsk. Prowadzenie do celu Gdańsk zostało rozpoczęte. No i to jest to. To po prostu działa. Oczywiście nie działa w 100% i za każdym razem, ale oczywiście działa i jeden z najlepszych systemów, jaki jest w tej chwili na rynku. Bardzo wygodny, bardzo intuicyjny. No i po prostu coś innego, coś bardzo fajnego. Tutaj jest pełno rzeczy, możecie sobie zrobić chłodniej w samochodzie, cieplej. Możecie na przykład, zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać, ale postaram się pokazać. Hej Mercedes. Tak, proszę. Zamknij roletę. Okej, zamykam rolety. Bajer? Być może, ale fajny. Z kolei najwięcej osób bawiło się tym. Hej Mercedes. Tak, proszę. Oświetlenie ambiente czerwony. Okej, zmieniam kolor. I uwierzcie mi, że to też oczywiście zabawka, ale w nocy to jest coś niesamowitego. Naprawdę w nocy to działa, tym bardziej, że na przykład robicie sobie cieplej, wtedy tutaj całe podświetlenie zmienia się na czerwono. Robicie chłodniej, zmienia się na niebiesko. Robi to wrażenie, oczywiście za 20 razem się nudzi, ale na wszystkich osobach, które widzą to pierwszy raz, wrażenie robi to kapitalne. Jak wygląda to w miejscu, gdzie kiedyś w samochodach była skrzynia biegów? No wygląda to tak, jest to bardzo intuicyjne. Oczywiście to wszystko mamy dotykowe.
czy wstecz, czy dom. Łatwo możemy sobie położyć rękę, ponieważ możemy ją tutaj oprzeć. Także bardzo fajne rozwiązanie. Naprawdę jazda tym samochodem wymaga na początku oczywiście pewnego przyzwyczajenia, może nawet nie pewnego, ale dosyć dużego. Zobaczcie na kierownicę. Tutaj jest masę przycisków i na pewno to nie jest tak, że jak nie jeździliście Mercedesem, to złapiecie tutaj wszystko od razu. Ale zobaczcie, na przykład ten czarny przycisk. To nie jest tak, że to jest jakiś guziczek. To jest trochę jak w telefonie. To działa po prostu dotykowo. Zobaczcie. Możecie się bawić, przełączając tutaj, możecie się bawić zegarami. I to nie tylko tymi środkowymi, tylko tak naprawdę... Jest cała masa ustawień, nie będę tego wszystkiego pokazywał, bo spędzilibyśmy tutaj 2 dni, ale uwierzcie mi, że wymaga to przyzwyczajenia, ale jak się tego nauczycie, to wrażenie jest mega. Tym bardziej, że ta kierownica sama w sobie w dotyku, czy też jeśli chodzi o wygląd, jest rewelacyjna. Ja uwielbiam A-klasę właśnie za to, że to jest taki samochód, który jest stworzony dla kierowcy. Ja się tutaj czuję genialnie. Jest to taki mały go-kart, tym bardziej, że powiem o tym więcej już w pełnym teście, ale tutaj w pluginie łączna moc to 218 koni, ale macie 6,6 sekundy do setki, a to już naprawdę robi wrażenie, wystarcza do każdych warunków. Jest po prostu coś wspaniałego. Dobra, wyjdźmy sobie jeszcze troszkę na zewnątrz, żebyście mieli szansę popatrzeć, jak to auto wygląda z tyłu, z przodu, z czarnym dachem przy białym kolorze. Wiem, że dużo ludzi nie lubi białego koloru, ja na przykład lubię, uważam, że wygląda świetnie. Ogólnie myślę, że auto prezentuje się bardzo elegancko i tak jak kiedyś Mercedesy były takie trochę, nie obrażając oczywiście, ale dla dziadków, to dzisiaj to już są samochody wyglądem przyciągający całą masę ludzi. Jest to oczywiście auto bez wad, tak jak nie ma w zasadzie takich samochodów, opowiem Wam o nich w pełnym teście, ale tak jak powiedziałem, że to jest jedno z moich ulubionych aut, jeden z modeli, które podobają mi się najbardziej, właśnie przede wszystkim za wrażenia z jazdy, za to, że obcujecie tutaj z czymś, co naprawdę na każdym kroku, moim zdaniem oczywiście, czuć, że jest to auto klasy premium. Ciekawy jestem Waszej opinii. Ja uważam, że Mercedes przeszedł kapitalną zmianę, jeśli chodzi o design i dzisiaj te samochody no po prostu wyglądają kapitalnie. Zobaczcie. Przejedziemy się kawałek? No pewnie. Powiedziałem, dźwigienka do dołu. Ja też zawsze jak wsiadam, że tak powiem, standardowych samochodów, czy samochodów, które mają to obsługiwane w standardowy sposób, to nie pamiętam. Ale można się do tego oczywiście szybko przyzwyczaić. Naładowałem się trochę przed chwilą. Mam jakieś 18 km zasięgu na prądzie, także pojedziemy sobie na samym prądzie. Ciężko jest przekazać, jakie to jest uczucie, jeśli jeździmy na samym prądzie, bo to takie, nie wiem, może trochę jak Meleksem. Tyle, że z przyspieszeniem troszeczkę innym. Jeśli nie jeździliście, to ja zachęcam Was wszystkich, żebyście wypróbowali jazdy samochodem elektrycznym, bo oczywiście może Wam się to w ogóle nie spodobać, ja się też nie będę wcale dziwił, ale jest duża szansa, że jednak będzie odwrotnie i wiem, że wiele osób nie miało takiej okazji, żeby się takim samochodem przejechać. Ja też w zasadzie jakiś czas temu dopiero pierwszy raz jeździłem elektrykiem i uważam, że warto tego spróbować, bo to jest coś innego i w mojej opinii bardzo ciekawego. Oczywiście teraz już się trochę do tego przyzwyczaiłem, nie robi to na mnie aż takiego wrażenia jak na początku, ale nadal uważam, że to kapitalna sprawa, szczególnie jak mamy tej mocy troszeczkę. Tutaj może nie ma jakoś mega dużo, bo sam silnik elektryczny to troszkę ponad 100 koni, plus silnik spalinowy daje to razem 218 koni, 6,6 sekundy do setki, tak jak mówiłem, coś jest wartością świetną. Co do wszystkich aspektów odnośnie auta, ja wypowiem się o nich w teście. Teraz chcę tylko Wam troszeczkę pokazać takie moje pierwsze wrażenia. I jak odebrałem A-klasę i pojechałem nią tą najnowszą po raz pierwszy, to naprawdę rzuciło mi się w oczy to, że jest to samochód klasy premium. Czasami zdarza się tak, że jedziecie samochodem, nie chcę w tej chwili wymieniać modeli, ale wsiadacie w samochód klasy premium i nie do końca to czuć. Przy czym bardzo ważna rzecz. Gdyby ten samochód był słabo wyposażony, to byłaby inna sytuacja. Ja tutaj w zasadzie mam wszystko to, co chciałbym mieć w takim aucie i oczywiście wtedy ten odbiór jest taki, dokładnie taki, jak był w moim przypadku, czyli wsiadacie i mówicie wow, szczególnie jak odpalicie samochód i się nim przejedziecie. Więc kupując samochód premium, no chyba warto, żebyście po prostu mieli opcję doposażyć go właśnie w fajne opcje. Wtedy takie auto no, jest warte grzechu. Ciekawy jestem, jak Wam podoba się tutaj cała deska rozdzielcza i te wszystkie wyświetlacze elektroniczne. Ja fanem elektronicznych zegarów nigdy nie byłem, wielokrotnie mówiłem to w swoich testach. Ostatnio zaczynałem mówić o nich troszkę mniej krytycznie. Tutaj jest już full opcja, jeśli chodzi o zegary, bo tutaj wszystko jest elektroniczne. No i powiem coś może dziwnego,
Mnie się to mega podoba. Ale to musi tak wyglądać, to musi być tak zrobione, to musi tak działać, to muszą być takie kolory. I oczywiście tutaj wychodzi pełna laurka, ja mam tego pełną świadomość. Ale tak jak powiedziałem, to jest samochód, który ja uwielbiam i będę go chwalił, bo naprawdę świetnie się w nim czuję. Pewnie też dlatego, że nie jest to w końcu SUV, nie jest to żaden crossover, nie jest to coś, co nie wiadomo czym jest. Ja lubię duże samochody, on duży nie jest, tutaj to nie jest samochód, który zdobędzie klientów przestronnością, ale to jak on jest zwinny, to jak on fajnie skręca. Tutaj naprawdę ja tym samochodem uwielbiam jeździć po zakrętach. Często jest tak, że każą Wam tak trzymać kierownicę, bo tak się powinno trzymać kierownica i tak większość osób jeździ tak, sam tak często jeżdżę, no to tutaj przez to, że ta kierownica jest tak zrobiona jak jest, trzymanie w ten sposób rąk, sama przyjemność, szczególnie jakby były zakręty. No ja teraz oczywiście nie mam gdzie pojechać szybciej, ale uwierzcie mi, że jazda tym autem po zakrętach to jest sama przyjemność. Często zdarza się tak, że ja mam samochód testowy, nagrywam jakiś film, nagrywam, bo muszę nagrać. Oczywiście też, bo chcę, bo bardzo to lubię, ale robię tyle, ile muszę. Zdarzają się samochody, w których jest inaczej i to jest dokładnie takie auto. Uwierzcie mi, że parę razy było tak, że miałem już wszystko zrobione, jest godzina 23, idziemy pojeździć, idziemy, a co mamy nie iść. I w parę osób jechaliśmy sobie gdzieś, nie wiem, do centrum Warszawy, tylko po to, żeby się przyjechać, stanąć sobie gdzieś i popatrzeć sobie na auto i... Dokładnie to jest taki samochód, dokładnie tym samochodem tak było, bo po prostu wszystkie osoby, które ze mną jeździły, nie nudziło im się to, chciało im się pojechać, cieszyły się tym. Tak się jakoś składa, że większość osób, z którymi ja jeżdżę, uwielbia na przykład muzykę w samochodzie, tak jak ja. I ta muza, która jest tutaj, no my jeździliśmy tak, że nie słyszeliśmy, co myślimy, tak głośno słuchaliśmy muzyki. Kapitalna rzecz. Jeśli coś Wam brzęczało wcześniej, to też nie zdziwcie się, że coś tutaj jest nie tak, to moja kamerka tak brzęczy, bo po prostu jest rozwalona. Także to na pewno nie samochód. Ale tak jak mówię, auto kapitalne, naprawdę kapitalne. I myślę, że na ten pierwszy filmik wystarczy. Ja sobie pojeżdżę przez najbliższe kilka dni i zrobimy pełen test, aby opowiedzieć Wam o nim jak najwięcej. Trzymajcie się. Cześć!